Dzień dobry, kochani. Kochani, jutro o godzinie 12 na placu Piłsudskiego ma się odbyć ciąg dalszy wydarzenia o nazwie Strajk Przedsiębiorców. Tak naprawdę teraz to już nie będzie tylko strajk przedsiębiorców, ale strajk obywateli, którzy mają konkretne żądania, żeby wycofać obecne obostrzenia, bo nie mają one merytorycznych podstaw. Stowarzyszenie Stop NOP przekonało się o tym, wysyłając wniosek o informację publiczną. Emilka, wysyłając wniosek o informację publiczną, pytając o nazwiska ekspertów, o dane statystyczne, o komunikaty przekazane przez Światową Organizację Zdrowia, o merytoryczne podstawy obecnych obostrzeń, blokowanie naszego życia, odbieranie nam naszego życia, odbieranie nam przyszłości, pracy, a może i wkrótce zdrowia, ponieważ zaplanowane są obowiązkowe szczepienia, albo przynajmniej wymuszane administracyjnie różnymi konkretnymi sposobami. W związku z tym, że wczoraj policja użyła siły, żeby zabronić manifestowania swoich poglądów, postulatów ludziom zgromadzonym w Warszawie, postanowiliśmy jako zarząd stowarzyszenia oficjalnie poprzeć to wydarzenie. Dlatego jutro będziemy obecni w Warszawie. Powtarzam, Plac Konstytucji, godzina 12. Nie jest naszym celem obalenie rządu. Nie jest naszym celem spowodowanie chaosu i zamieszek. Naszym celem jest, żeby polski rząd odwołał ministra Szumowskiego za błędne decyzje dotyczące obecnej sytuacji. Popieramy tutaj postulaty wysuwane przez posła Grzegorza Brauna w Sejmie, że minister Szumowski powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Angażujemy się osobiście i prawnie we wszelkie działania, żeby do tego właśnie doprowadzić. Informacji merytorycznych od lekarzy, naukowców, dowodów, że inne państwa, które nie wprowadziły takich obostrzeń, mają identyczną sytuację epidemiologiczną, jest aż nadto. W dobie społeczeństwa informacyjnego nie damy sobie wciskać kitu. To tyle, co chcę przekazać. Nasza decyzja oraz zgłoszenie Zgromadzenia Publicznego 6 czerwca Międzynarodowego Protestu Przeciw Przymusowi Szczepień jest jak najbardziej aktualna. Wczoraj zostało wysłane to zgłoszenie i liczymy, że będziemy mogli legalnie protestować. Legalnie, ponieważ obecna specustawa jest wprowadzona wbrew konstytucji. Obecne obostrzenia tak naprawdę z biegiem czasu będą dowody na to, że nie powinny mieć miejsca. To tyle, co krótko chciałam wam powiedzieć. Do zobaczenia jutro. Plac Konstytucji, godzina 12. Zachęcam wszystkie środowiska, którym bliskie są idee stowarzyszenia, do włączenia się w ten protest. Tak naprawdę w tej chwili cały świat protestuje. Protestują Niemcy, bodajże dzisiaj w większości miast, protestują Stany Zjednoczone. Nie mamy wyjścia. Musimy powiedzieć stop dążeniom, totalitarnym dążeniom globalistów do wprowadzenia kontroli pod pretekstem
kontroli odbierania nam wolności pod pretekstem zagrożenia ze strony wirusa. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was.